Siemano koniaro i koniaszu. Jak widzicie, dzisiaj jesteśmy w dzikim lesie. Czarna trzy są w tym konieczu. Dobra, nieważne. Jesteśmy w dzikim lesie na terenie wojowników i dzisiaj będziemy się na chowanym chować jako dzikie konie. Drake, jak widzicie, przywitał was swoją drugą stroną. Siemano. No a ze mną jak zawsze jest moderacja i od prawej strony mamy Zigiego, później mamy Czarną, następnie jestem ja, później jest Aniarowa oraz Charlie. Ale oczywiście zanim zaczniemy, jak zawsze chciałabym podziękować moim trzem ostatnim subskrybentom, a są to Jakub T, Carlos oraz Gacha Shira. Jeśli chcesz mieć możliwość znalezienia się w kolejnej liście na kolejnym odcinku, to pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał oraz kliknąć dzwoneczek. Oraz dziękuję oczywiście moim wspierającym, którzy właśnie wam się tutaj wyświetlają na ekranie. Jeśli ty też chcesz się znaleźć w tym gronie, to na dole masz przycisk wesprzyj, a my już przechodzimy do odcinka. No i dzisiaj szuka Aniarowa, ponieważ Aniarowa na ostatnim odcinku była znaleziona jako pierwsza. Bawi mnie jedynie to, że odblokowałam ten teren dosłownie dwa dni przed nagrywkami. Dosłownie dwa dni przed. Ja nie mam absolutnie pojęcia, co tu się robi, gdzie to się jedzie. Także dziękuję Discordowi. W ogóle wbijajcie na Discorda, bo to jak Paula się pytała, jak odblokować ten teren, to było w mojej intencji pytanie, więc... Dzięki miśki, kocham was. Love, majonez dla was. Gdzie może Ania w ogóle szukać? W którym miejscu, jak myślicie? Tak, żeby najmniej widziała. Albo chodź Ania tutaj, na przykład do tego krzaku. I co, potem nie po pradawnym kolosą się chowamy, tylko tamta równina, tak? Czy gdzie? Pradawne koloseum, równiny galopu i krąg trzech kłów. I to jest właśnie tutaj na tych wojownikach wszystko. No ale możesz sobie zerkać tak na wszelki wypadek, ale no generalnie tylko na terenie tych trzech, no nie? Dobra, to... Czy cztery? Zajebiście, po prostu najbliższego miejsca, które jest tych trzech oczywiście. Czy ja generalnie dalej nie wiem, gdzie się schowam, więc skorzystam z tego, że Ania nie za bardzo zna ten teren, więc to super. Może być... Super. Ja myślałam taką jedną rzeczą. Ciekawi mnie, czy to się uda. Boże, ja spadłem i sobie marnuję teraz tylko czas, bo muszę wrócić. Nie, moczary kijanek, Boże. To jest jakaś myśl, okej, okay, dobra, ale poszukam jeszcze czegoś. O, to jest też myśl, dobra, chyba. Po raz pierwszy nie wiem, gdzie się schowam. O, to jest dobrze, tak jak jakiś człowiek, jak mądry kolega z klasy na samym początku mówi, sprawdziano, o nie. Tak. Wiem gdzie, wiem gdzie. O nie, siema. Siema, jak to tam? Nie wiem jak to się nazywa. Ja jestem gorsza od Zigiego. Spadłem, spoko. Ale jak ktoś to wie, gdzie ty jesteś, gdzieś mnie Paula pierwszy... Nie, Ania mnie pierwsza znajdzie, to wiesz. Oj, nie wiem czy tam. Może tu jakoś... O! Dały 3 minuty, 10 sekund. Wystarczająco. Nie! Upadek z wysokości. Upada po raz pierwszy. Boże. Dosłownie Boże, dosłownie Boże. O, siema czar. O! O! O kurde! O kurde, Charlie, widzę cię! Buzie widzę! Buzie widzę w tym tęczu! Ania, dzisiaj dobre żarciki rzucę, takie na czasie. No, takie suche. No nie, no koń mój nie chce się ruszyć. Zaklinował się. Teraz jeszcze Ania będzie szukać i ja tutaj zostanę. Jezus, Jezus, wracaj tam. O, to się nadal tak nazywa, więc się zaliczam, no przykro mi. To będzie tragiczna kryjówka, zwłaszcza jeśli Ania przejdzie tak z takiej jednej strony, to będzie to od razu widać, no ale cóż. Nie. Ja jestem teraz w tragicznej sytuacji. Taki mam kolor tego konia, że w ogóle nie da się nigdzie wtopić z nim. Wolę się upewnić. Wszystko, co nazywa się pradawne koloseum, będzie zaliczone, tak? Mhm, tak. No i super. Dobra, bylebym nie spadła. Fluter, daj teraz na mnie, w sensie pokaż mój ekran i zobaczcie, widzowie. Jestem ciekawa, czy ty tam dałaś radę wejść. Tak, dałam radę. Dzięki Drake, że się położyłeś, naprawdę kocham cię, kurna. Minuta została, widzowie. Ej, ale na przykład jak mamy napisane równiny galopu, to się zalicza? Tak. Dobra, mam kryjówkę. Muszę to wygrać. Znaczy, ja mam taką taktykę, żeby cały czas się kłaść, bo inaczej to będzie ciężko ze mną. To ja błagam. No nie, nie, no... Jezu, ja, jak widzę tą kryjówkę, to ona jest tragiczna, ta moja kryjówka. Nie widziałaś mojej. Chyba, że wskoczę tam, gdzie mam. Nie mam. Koniec, widzowie, szukańsko. Dobra. Czemu teraz ten głupi koń nie chcecie położyć? Najgorsze jest to, że nawet nie wiem, gdzie mogę zacząć tu szukać. To jest chyba najtragiczniejsze, bo totalnie nie znam tego terenu. Totalnie. Nie, ale jesteście na koniach, to nie powinno być aż tak ciężko.
jednak mam gitki, kryjówkę jednak. Tragedia. No, ale powiem ci już teraz, że tragedia będzie. Ja patrzę na moją kryjówkę i... To raczej nie będziecie gdzieś blisko. Mój koń łamie prawa fizyki. Polar. Nie ma drugiej takiej jak ona. A może jest? Może ją... A może nie? Kto to jest? Bębniarka. Nie patrz mi się na bębę. Nie było na bebzol, czekaj, było. I bebech. Na bebech, nie patrz mi się na bebech. Bez jej, że już. No nie, no ja wiedziałam, Paulina. Kryjówkę, no. No cóż, no. Odcinek bez tego, jak Paula szuka, jest odcinkiem straconym. Nie mam, nie. Szybko poszło. Nie mam, nie. Wcale mnie to nie... Nie sądziłam, że aż tak szybko, co nie? I'm speed. Ciao. W sumie jestem Jackson Storm dzisiaj na to. Boże, ale to była tragedia jednak. Flutter, patrz na PW. A, właśnie. Ej, ale Charlie, jeśli wysłałaś tę kryjówkę, a ona zaraz będzie szukać, to tak bez sensu. Ale spoko, ja zmienię kryjówkę. O kurna. Gdzieś też jaka ty jesteś malutka w ogóle, nie wiem czy to perspektywa, czy... Nie! Jaka jesteś malutka, pick me! Ale ona na tym zdjęciu jest taka malutka! Chłopaki, pomożecie mi szukać, bo jestem za malutka i nie dosięgnę. Pradawna Nora, to nie. Ale tu jak zjadę w dół, to... Nie, bo niżej to jest dziki las, to na suwy już nie, to trzeba wyżej iść. Dobra. O kurde, znalazłam... Znalazłam Drake'a. O nie, znalazłaś mnie tym inną kierówkę na później. Ej, no właśnie. W sumie, bo ja sobie tak jeżdżę teraz i patrzę, więc no. Ale gówno. Nie, w sumie to jestem dumna z ciebie, Ziggy. To jest lepsza kryjówka dalej niż moja. Kolorowy niesie wiatr. Ale wydaje mi się, że chyba prawie wszyscy się... No chociaż nie wiem, czy czarna, bo czarna znalazła jakąś tą. Flutter, ja ci przy okazji wysyłam dowód, że ja cały czas siedziałam w skrzynkach, choć sobie... Panie Boże, będziemy naprawdę jeszcze to ciągnąć. Już ci wierzę. Nie wierzyłeś mi. Bo nie wierzyłam, ale już ci wierzę. Ja dalej nie wierzę. Dobrze, dzieci, dobrze. Jak zjadę dłużej, to będzie dziki las już? Jezus Maria, nie znam całkowicie tego terenu. A ja chcę zobaczyć. To mogę ci wysłać moje zdjęcie. Ale nie, ja chcę... Wiesz, chcę poobserwować. Mogę ci wysłać mojego za to zarąbistego syfiaka z siłowni. Spoko. Ej, w sumie i tak jej bym nie... W sumie! Tu nie chcę tak przemyśleć sprawę. A, czekajcie, a w sumie jakby znalazła teraz czarną, to by było spoko, bo by musiała się sować dzisiaj następnym razem. Drake mi się zaczął sam ruszać z siebie, nie wiem o co mu chodzi. Nosi go. Ej, w sumie mogłam się tutaj schować. Mogłam się tutaj schować i w ogóle tutaj też mogłam się, tylko że nie umiem się tam wbić, ale to była dobra kryjówka, widzowie. Nie, bo jak zjadę tu na dół, to już chociaż co to będzie jeszcze? Swoją drogą właśnie tak wykiwałam pielęgniarkę na bilansie. Poszłam sobie na bilans i pielęgniarka tak do mnie, że no to będziemy badać wzrok. I ja tak totalnie mnie zamroczyły, nic nie widziałam na jedno oko. I ona tam pokazuje mi największe litery na tej planszy, ja nie czytam tego w ogóle. I ona takie do mnie, jakim cudem na jedno oko widzisz perfekcyjnie, na drugie tak słabo. Kręcę bajerę, co nie, że no bo wie pani, była zmęczona, byłam taka, ja tarłam oko i do okulisty będę szła, bo ja nie wiem co się z tym dzieje, już kiedyś miałam problemy tam. Kręcę, bo ma 15 minut. I ona takie, a ci wpisze, że nie masz wady wzroszy. Czy sprawdzali fióra na bilansie, Ania? Tak. Brali na łyżeczkę, ważyli. I w ogóle widzowie, patrzcie, ta kryjówka była genialna, jakbym pomyślała wcześniej. No genialna. Równiny galopu, no. Szczerze to myślałam, że tutaj czarna będzie, ale widzę, że jej tutaj nie ma. A jak mnie, czy jak zjadę bardziej, to czy... Bo tu mam moment, że jest dziki las. Ja się zastanawiam, czy jak przejdę przez ten moment, to czy będzie dalej ten, że te równiny i tak dalej, czy nie, tam jest koniec. Nie, tam już jest dalej dziki las. Swoją drogą, lekarze to są strasznie śmieszni ludzie. Dochodzę do takiego wniosku ostatnio. No, przychodzi baba do lekarza, lekarz też baba. Ja na pobieraniu krwi w ogóle parę lat temu dostałem jakąś kostkę z kulką w środku. Nie wiem, co to jest. Co? Kostka z kulką w środku, co? No tak, i to się tak trzęsło i tam... Po prostu nie wiem. To się tak trzęsło. Nie wiem o co chodziło. Nie wiem czy to miało mnie odstresować, jak ta kulka tam w środku sobie... Nie, to chodzi o to, żebyś miała rozkminę na całe badanie krwi. Co to jest? Ale kupi ten teren. Nie podoba mi się, cały czas jeszcze jedną ścieżką, bo nie mam pojęcia jak tu jeździć. Ja dzisiaj w kościele, co nie? Bo my działyśmy w trzeciej ławce i przed nami były pustki. No i widziałyśmy cały ten ołtarzyk. I tam był taki mały ministrant. On chyba dopiero zaczyna być ministrant. Mały ministrant! Mini ministrant! Mini ministrant! On w ogóle
jakoś szeroko otwierał buzię i się patrzył w górę i sobie wkładał ręce do buzi. Słuchaj, jak będziesz na trivium paschalnym i zaczną dzwonić dzwonkami, to wiedz, że to nie jest przeładowanie karabinu. Ja nie wiedziałam i padłam na glebę i zasłoniłam kark. Tak przestraszyłam, jak to słyszałam. Wy jak chodziliście na różaniec przed bierzmowaniem, w sensie mieliście tak, że chodzicie codziennie, co nie? No było. Wam też ksiądz dawał mikrofon, żebyście mówili ten różaniec? Nie było coś takiego. A Charlie, ja byłam raz w życiu na różaniec. Wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo ja poszłam, ksiądz w czerwonej sutannie i zaczął śpiewać coś po łacinie. I byłam ja i trzy inne osoby i one zaczęły unosić ręce w górę. Ja stwierdziłam, że chyba pomyliłam się z jakimś spotkaniem sekty i wyszłam. Jezu, sekta, no. Ja zostawiłam indeks i od tamtej pory nie dostałam, nie zobaczyłam mojego indeksu już. O, dosłownie miałam ostatnie do odhaczenia. Z powodu tego, że miałem bierzmowanie, musiałem na Boże Ciało ciągnąć głośnik za sobą. I mam wrażenie, że tamtego czasu nie odzyskałem swojego słuchu tak w 100%. Ja panuję 5 minut. No ej, ale nie, bo jeszcze w kółko ja Paulę widzę po raz trzeci, ale no. Zawsze mogę sprzedać kogoś. Nie! Ale ja znam jeszcze, gdzie jest Czarni. No to co, 6 maseł orzechowych znowu wchodzi w grę? No właśnie. Ale co, ja sprzedam w dupie. Ale no słuchaj, no sorry, ale zalanie do pełna samochodu przy tych cenach paliwa 3 masła orzechowe to wiesz. 6! Jak to jest cenowo? Weź mi to przyrównać. 60 zł. To jedna jest podycha? Tak. Mój samochód ma chyba 36 litrów bak. No i fajnie. To ile to by wyszło, żebym chciała go zalać do pełna? Weź mi, wygoogluj to. Ile to masu? A nie, czekaj, że aha. Ile masła orzechowego zmieści się w kliówce? 36 litrów, tak? 288 zł, Boże. Ile za to byłoby masła orzechowego? 28 masł orzechowych, 29 w sumie, żeby zaoszczędzić, zaokrąglić. No to waluta była kiepska, no co mam ci powiedzieć, no. Kurde, ej, Zigi, ja się zastanawiam, jak ty tam wlazłeś. Ja też nie wiem, ja w ostatnim momencie tam skoczyłem, wiesz? Ja się obawiam, że myśmy weszli wszyscy w jedno miejsce, tylko rozłożyliśmy się po długości i my się nie widzimy, a tylko Paula gdzieś tam na dole była schowana, wiecie? Znaczy no, Charlie i Zigi są w podobnych miejscach. Cześć, Zigi. Gdzie ty jesteś niby? Do góry i... A, siema. Może i podpowiemy, bo i tak już nie będziecie szukać. Dobra, Ania, generalnie szukaj na skałach, no. Znaczy teraz już i tak nie znajdziesz, no ale... A co, jestem makapaka? Wszyscy są makapaka, oprócz mnie dzisiaj. O Boże Święty. Ale za to jestem ciekawa, czy Ania znajdziesz jakąś kryjówkę. O nie, co? Cześć, Paula. Cześć. I ty szukasz, tak? Tak. Teraz sobie tak myślałam, żeby nie zmieniać kryjówki, ale wysłałam ją w Flutter, ale... No gratulujemy, no. O, Czarna, ty tam... Jak ty tam wlazłaś? Dobra, Paula, idź już sobie. Jak ona fajnie sobie chodzi tam. Ej, Czarna jak taki król lew normalnie. To ja idę tam do tego krzaka, gdzie Ania liczyła i będzie druga runda. Dobra, 3-4, 5 minut. Nie podoba mi się ten teren. Miałeś niebezpieczny upadek, no a ty masz krzywy ryj. No i super, Drake się położył. Zajebiście, stary. Mam czas. Daj na chwilę na mój ekran, jak będziesz montować i... żeby tutaj osoby zobaczyły pewną rzecz. Generalnie, Zigi, twoja relacja z Drake'em to jest taki love-hate. Tak, bardziej hate. A to jest jak ja z polonezem, co nie? To jest jak ja z polonezem. No ale już nie ma poloneza. Widzowie, no niestety nie zdążymy nagrać odcinka, jak Paula uczy się jeździć polonezem, ale Renault Clio też będzie spoko, biorąc awaryjność elektroniki w tym samochodzie. Nie. Ja nie idę się schować, autentycznie tak w ogóle. Ty, nie pieprz, nie gadaj głupot. Nie, nie. Nie muszę znaleźć zajebistą kryjówkę, Ania. Nie, nie gadaj, nie pieprz głupot, nie gadaj głupot. Nie pierdzielę, poczekaj, bo myślę. O Panie Boże. Dobra, proszę. Nie wymyślę. W sumie się nie schowałam na to wygląd. Ale pomysł był dobry. Nie no, ja muszę znaleźć albo Charlie, albo Czarną. Znaczy, jeśli Czarna wlazła tam znowu, to nie wiem, czy w ogóle będę miała tam wejść. Ale kurczę, no Charlie też nie szukała chyba, nie? No ja nie szukałam w ogóle. Więc przydałoby się. Widzowie, jeszcze chciałam tylko pochwalić, że nie szukam w tym odcinku. Chcesz za to order z ziemniaka? Tak, poproszę. No to super, no to się nie słucha. Minuta 15. Nie no, 30 niech będzie, to na waszą korzyść. Ja już mam, ja wywalony mam. A ja nie, jestem zdesperowana. Popłaczę się. Albo to będzie genialne, albo głupie. No to czas na szukajsko. Czy ja mam jakąś taktykę? Nie. Ale pojadę sobie może w miarę jakoś po kolei. Nie wiem, czy jest tu sens szukać, ale... O kurde! O kurde! A nie, bo to jest dziki las już. Ej, ale patrzcie widzowie, jakoby to była zrąbista kryjówka. Chociaż czekajcie, bo może jak się przesunę odpowiednio. Tak, to bym mogła się schować. Boże, Jezu, dlaczego ja takie kryjówki znajduję dopiero jak już szukam? Jak
jak mnie wywaliło w ogóle. To, że co? Potwierdzili, że będzie Kraina Lodu 3? Tak, też o tym słyszałam, że potwierdzili. Znaczy trochę też nie rozumiem do końca, no ale okej. Okay. Ja bardzo nie lubię Krainy Lodu, szczerze mówiąc. Znaczy ja mam takie, nie wiem w sumie. Znaczy, ale patrząc na to, jak się dwójka zakończyła, to nie wiem, co oni chcą zrobić w trójce po prostu, ale okej. Okay. Elza znowu się zmieni w lód i tym razem zabije swoją matkę. Nie, ona nie żyje. Zabije siostrę, ale potem siostra będzie żyć i potem się okaże, że jej matka jednak żyje i tak dalej. Ciekawe, jaką Charlie znalazła nową kryjówkę, nie wiem. Mistrzostwa jadłowego gaju za 5 minut, o mój Boże. Trzeba jechać. Paolo, może znajdź nas wpierw, co? Ja coś minionkowego odwalę na Halloween. Czy bierzesz się za minionka? Nie mogę ci teraz powiedzieć, ale mam nadzieję, że ten odcinek będzie przed Halloween. Jeżeli będzie po Halloween, to Paula dorzuci zdjęcie. Ej, co? Jestem królem świata. Generalnie szkoda, że wcześniej nie umiałam tego zrobić, jak szukałam kryjówki. Ale coś mi się wydaje... Siemano, Charlie! Tak! Czarna będzie szukać przyszłości. Nie, Charlie! Ale Charlie nie szukała też, więc zarąbiście! Karma wraca. Co tu się dzieje? Ej, Charlie, widziałaś? Tak, wiem. To ja słyszałam już o tym, że to tutaj jest. Ej, nie, w sumie słyszałam o tym, nie wiedziałam, że to jest stricte tu. No i super. Ej, ale to jest zarąbiście. Ej, czekaj, a tepnie nas, jak tam dalej pójdziemy? W ogóle ja wam obiecuję, że jak ja będę szukać, to ja znajdę Czarną. Ja nie mogę... Powodzenia. Dobra, teraz mam plan, żeby pójść do Czarnej, bo ona jest tam jakoś tak samo jak tu, tylko z drugiej strony. Czarni, musimy się tam dostać, tylko po drugiej stronie. No, powiedział. Pyszne PL. Zmieniłam kryjówkę i w tym momencie masz to udowodnione na nagraniu. Byłam tam. Fuck, ej, ja w ogóle nie mogę teraz zejść. Czarna, nie wydam cię, będę dobra. Możesz mnie wydać, my wiesz, jakby już ty będziesz szukać, więc mnie już nie należy. Dobra, cicho! Ja już jakby nawet się tak ustawiłam na widoku, żeby było mnie widać ładnie, pięknie. Widać na dole to, co tutaj widzę, pokazuję teraz. Tu, dobra, to jest Charlie, ale tam nie widziałam nikogo. Żeby ktoś tam był. O, Drake! O, gratulacje. Cieszy mnie to, że nie byłem jako pierwszy, więc I'm going to commit die. Goodbye. Skacz. O, dziękuję. Przeżyłem. Jednak nieważne. Ej, ale Ania się gdzieś schowała, patrzcie ją. No, ale byś się pośmiała ze śmiechu, jakbyś zobaczyła, gdzie jest, naprawdę. Śmiała ze śmiechu. Łoś! No, co łosie właśnie. Ale fajne. Mogę go kupić? Ja chcę na łosiu jeździć. Ej, powygląda jak ja. Stanę sobie obok niego. Idź widzę, szukaj, bo zaraz się włączę 5 minut. O, widzę was oboje. Widzę cię, Czarna. Cześć. O, Ania została tylko? Tak. Dobra, to masz 5 minut. Matrix cię popsuł. Jestem z moim ziomeczkiem obecny. A Ania tak narzekała na ten teren, patrzcie. Pierwszy raz jest na tym. Ale jak ty nie znajdziesz, to będzie beka. To będzie pierwsza runda, w której zostaną znalezieni wszyscy. Ej, chyba tak, no. Nie tepnęło mnie. No chyba sobie jaja robicie. Fajnie było znaleźć ciebie, Ania. Tak, dobrze, że Bóg nie zabraniał marzyć. Ja z tym moim ziomeczkiem jesteśmy teraz synchro, ale kozak. Ej, Peskitu! Gdzie jest Jackson? Gdzie jest Jackie? Gdzie jest Jackie? A jak nazwać tego konia? Nazwałaś go Storm? Stormbreaker! Ania! Widzę cię! Jesteś Annie Kingfie! Widzę twoją niebieską dupę! O mój Boże, Paula znalazła wszystkich. Czajcie to, widzowie? Ha, ósemeczka. Dobra, więc my dziękujemy wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało i to był pierwszy odcinek, w którym zostali znalezieni wszyscy. A my oczywiście, jak zawsze, przesyłamy wam gorące pozdrowienia.